Witam Was serdecznie. Znajdujemy się przed Inspektoratem Weterynarii Powiatowej w Jeleniej Górze. Udałem się tutaj z mięsem zakupionym, ponieważ wysłał mnie tutaj sanepid w Jeleniej Górze celem, żebym się z tym mięsem udał do przebadania. Chciałbym Wam Państwu pokazać, jak wygląda dzisiaj budynek. Oprócz tego, że rozmawiamy o kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, jakości żywności, a w tym zbadaniu mięsa pod kątem antybiotyków, leków niedozwolonych stosowanych w hodowli zwierząt i w sprzedaży, w tuczu, mówimy o tuczu nakładczym. Proszę Państwa, uzyskałem informację, że Inspekcja Weterynaryjna tego nie robi, nawet nie ma kim tego zrobić, dlatego że pracownicy weterynarii się notorycznie zwalniają. Zatrudniani w weterynarii są zootechnicy, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym. Zatrudniani są historycy, no, fantastyczna sprawa, panie ministrze Ardanowski. Ludzie się zwalniają, dlatego że zarabiają 400, w przeliczeniu na euro, 400 euro na miesiąc. Tak wygląda, proszę Państwa, budynek weterynarii w Jeleniej Górze. To jest siedziba obiektów. Wygląda praktycznie w opłakanym stanie, jak nasza cała weterynaria. Pokażę Wam tutaj. Tak wygląda, proszę Państwa, siedziba weterynarii w Jeleniej Górze. To jest siedziba ośrodka weterynaryjnego w Jeleniej Górze. Czy Wy coś takiego widzieliście, żeby coś takiego miało miejsce? Weterynaria Jelenia Góra. Proszę Państwa, czegoś takiego jak żyje nie widziałem, żeby instytucja zajmująca się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo żywnościowe państwa polskiego, za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, proszę Państwa, wyglądała tak jak wygląda. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, proszę bardzo, Inspekcja Weterynaryjna w Jeleniej Górze. Tu jest wejście, tak wyglądają schody. Pracownicy nie wyszli ze względów na to, że nie chcą się wypowiadać przed kamerą. Tak wygląda, proszę Państwa, siedziba Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze. No, stan opłakany, nie ma o czym nawet mówić. Tak, faktycznie tutaj, no, tutaj właśnie powinien być chyba sanepid i w ogóle nie wiadomo co, ale pracownicy bardzo sympatyczni, bardzo mili powiedzieli, no niestety oni nie mogą przebadać tego mięsa. Rozmawialiśmy na temat leków niedozwolonych. No, sytuacja naprawdę jest poważna. Minister Ardanowski sobie naprawdę żarty robi. Na terenie, uzyskałem informację, że na terenie funkcjonowania weterynarii jeleniogórskiej jest tylko 8 gospodarstw rolnych zajmujących się trzodą chlewną i tak naprawdę mają po 4, po 5 sztuk. No to suwerenność budujemy piękną, żywnościową. Nic dziwnego, że tuczna kładczy nam się rozwija. No i tak to, proszę Państwa, wygląda. Pan minister Ardanowski mówi, że 800 zł weterynarze dostali podwyżki. W rzeczywistości rozmawiałem z weterynarią, że dostali podwyżki oficjalnie na rękę po 50 zł, a nie tak jak mówi minister rolnictwa. W związku z powyższym to jest ten fakt, o którym mówimy, że potrzeba budżetu na polskie rolnictwo na poziomie 1-2% PKB, żeby polskie rolnictwo mogło się rozwijać. My się zwijamy, zwija pan minister Ardanowski, weterynarię zwija praktycznie wszystko. Współczuję tym ludziom, którzy muszą tutaj pracować w takich warunkach. Naprawdę wstyd pani Ardanowski. Witaj, dobra zmiano. Także proszę Państwa, jeżeli coś chcemy zmienić w tym kraju, no naprawdę musimy zmienić scenę polityczną. Na pewno tak to nie może funkcjonować.
Pozdrawiam Was serdecznie. Nie wiem, gdzie już z tym miejscem naprawdę jechać. Gdzie to można przebadać? Sanepid mówi, że ich to nie interesuje. Oni tego nie robią. Niech robi weterynaria. Weterynaria widzicie, w jakim stanie jest. No i dlatego w Polsce można sobie robić, co się chce. Pozdrawiam. Do zobaczenia.